1 listopada wspominamy świętego Hieronima Hermosilla, biskupa i męczennika. Hieronim urodził się 30 września 1800 roku w Santo Domingo de la Calzada w zachodniej Hiszpanii. Był najmłodszym z 9 dzieci ubogiej, religijnej rodziny. Gdy miał 10 lat, zmarł jego ojciec. Matka pracowała jako gospodyni na probostwie, by zapewnić utrzymanie rodzinie. W wieku 15 lat rozpoczął naukę w seminarium duchownym w Walencji prowadzonym przez ojców dominikanów. Był tak zafascynowany postawą niektórych z zakonników, że zapragnął przyłączyć się do ich wspólnoty. Z powodu wojny na 2 lata musiał przerwać studia, gdyż wezwany został do służby wojskowej. Gdy sytuacja polityczna się unormowała, w 1823 roku podjął studia już w zakonie dominikańskim. W tym czasie ojcowie pracujący w Manili zwrócili się z prośbą o nowych misjonarzy. Hieronim odpowiedział z radością na to zaproszenie. Wraz z 11 innymi dominikanami po pół roku morskiej podróży 2 marca 1825 roku dotarł do Manili. Tam zakończył studia teologiczne i rok później przyjął święcenia kapłańskie. Po 2 latach zgłosił się do pracy misyjnej w Wietnamie. Wraz z 2 innymi kapłanami, z którymi tam przybył, przywitani byli entuzjastycznie przez tamtejszych księży i starszego już księdza biskupa. Hieronim szybko nauczył się języka wietnamskiego i nawiązał kontakt z miejscową ludnością, zarówno katolikami, jak i poganami. Pracował bardzo gorliwie, głosił Słowo Boże, sprawował sakramenty święte. Wielu ludzi przyjmowało wiarę chrześcijańską, a wielu młodych mężczyzn przygotowywał również do kapłaństwa. Ponieważ wyznanie wiary chrześcijańskiej w Wietnamie było zabronione i okrutnie karane, pracował w wielkiej konspiracji. Często zmieniał nazwisko i ukrywał się. 25 kwietnia 1841 roku został biskupem. Część swoich kapłanów wysłał do Manili, by tam przetrwali prześladowania i wrócili do Wietnamu po zakończeniu represji wobec chrześcijan. Sam uczył innych chrześcijan w Wietnamie modlitwy różańcowej i zawierzenia Matce Bożej. Gdy zmuszony był ze względu na bezpieczeństwo kleryków zamknąć seminarium duchowne, poprosił innego kapłana o przekazanie im polecenia, by byli dobrymi ludźmi, ufali Panu Bogu, modlili się za Niego i cały Kościół w Wietnamie, a także by wrócili do seminarium, gdy będzie to tylko możliwe. Przekazywał im swoje błogosławieństwo, ale prosił, by nie przychodzili się z nim żegnać osobiście, bo nie będzie mógł powstrzymać łez. Ukrywał się u swoich przyjaciół, lecz ich syn doniósł władzom miasta i wskazał miejsce jego pobytu. 20 października 1861 roku został aresztowany. Przełożonemu żołnierzy dał pewną kwotę pieniędzy i prosił, żeby go aresztował, ale uwolnił rodzinę, która go ukrywała. Wraz z nim aresztowano jeszcze jednego świeckiego chrześcijanina. Próbował się bronić. Wtedy biskup powiedział mu: nie walcz, zostaw to woli Bożej. Hieronima zmuszano do podeptania krzyża, lecz nie uczynił tego. Umieszczono go w klatce o wysokości 120 cm. Proces sądowy wyznaczono na 1 listopada 1861 roku. Na nim skazano go na karę śmierci. Przed wykonaniem wyroku modlił się jeszcze z 2 dominikanami, którzy też zostali aresztowani i zgładzeni tego samego dnia. Wyrok wykonano przez ścięcie mieczem. Święty Hieronim miał 61 lat, a 36 z nich pracował jako misjonarz w Wietnamie. Zginął dlatego, że był chrześcijaninem, że wierzył w Pana Jezusa i głosił Jego naukę. Beatyfikował go papież Pius X 26 maja 1906 roku, a kanonizował papież święty Jan Paweł II 19 czerwca 1988 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Hieronim aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,